Cześć! Od jakiegoś czasu używam produktów Apple. Stało się, faktycznie przeszedłem na tą drugą stronę mocy, można tak powiedzieć. Czy jasną, czy ciemną, to zostawiam Wam. Mam Apple Watcha drugiej generacji SE, czyli tą wersję taką troszkę tańszą i telefon, ale dzisiaj będziemy mówić więcej o tym zegarku, bo tak naprawdę pierwszą generację, która wyszła de facto w 2020 roku, ma moja narzeczona, też wersja SE, więc postanowiłem pokazać Wam, jakie są ewentualne te takie różnice. Widzicie po mojej minie, że ich nie ma za dużo, ale postanowiłem i tak ten film zrobić, aby osoby szukające też mogły się dowiedzieć, czy te zmiany, które są w tej dwójce z tego roku, są warte tego, żeby dołożyć kilka stów niekiedy do tego zakupu. Oczywiście pełny film będzie na kanale, pełna recenzja tego sprzętu, ale to za jakiś czas. Myślę, że za kilka tygodni faktycznie ujrzę światło dzienne, bo już pracuję nad tą recką. Przyznam się i ja, że tak naprawdę miałem problem, którego watcha wybrać jako swojego pierwszego. O tym będzie też później więcej, ale badając rynek, patrząc na różnice marginalne, to zaraz zresztą powiem, wersji 1 i wersji 2 w SE, no to tak naprawdę doszedłem do wniosku, że tylko na potrzebę recenzji wezmę dwójkę, bo tak naprawdę pewnie wziąłbym jedynkę. Dlatego idziemy do pełnego materiału, abyście mogli może oszczędzić pieniądze? Albo świadomie wybrać dany sprzęt. No i ceny. Wersja pierwsza została wycofana z regularnej dystrybucji. Co prawda można ją dostać w sklepach, jakichś takich wielkopowierzchniowych, ale nie w oficjalnym Apple Store. Bo tak naprawdę, tak samo jak w wersji tej pierwszej generacji, te również występują wersjami GPS i wersjami GPS Plus eSIM. Na pewno musicie pamiętać, że użycie eSIM-a jest możliwe jedynie u operatorów Orange i T-Mobile. No tutaj istotną rzeczą jest kompatybilność, bo tak naprawdę jeżeli chcecie używać pierwszej wersji SE, no to możecie mieć 6S iPhone'a i tyle i wersję najnowszą iOS'a, bo tak gdzieś tam Apple tego wymaga, a w wersji drugiej generacji tutaj już potrzebujecie iPhone'a 8 lub nowszego w wersji iOS 16 lub nowszej. Kolejną różnicą, ale tym razem wizualną, są kolory i ogólnie obudowa. No bo druga generacja występuje w kolorze północ, księżycowa poświata i srebrny. Pierwsza generacja srebrny, gwiezdna szarość, złoty. Oczywiście tak jak w pierwszej wersji, tak i tutaj możemy paskami manewrować na prawo i lewo. Co do budowy, ona jest taka sama, ale materiały lekko inne. Bo tylna płytka w generacji drugiej wykonana jest z kompozytu nylonowego i szkła szafirowego, a w generacji pierwszej tylna płytka jest z ceramiki i szkła szafirowego. To co doczytałem również w internecie, to, że ta wersja drugiej generacji została w większej części wykonana z materiałów pochodzenia z recyklingu, niż to było przy jedynce. Daje to dla mnie wiele, ale zawsze to coś. No gdzieś tam dla głowy i dla środowiska. To myślę, że również przekłada się na samą wagę zegarka drugiej generacji, bo jest nieznacznie lżejszy od jedynki. Nie są to kosmiczne różnice, ale warto o nich powiedzieć, bo jest ich bardzo mało. Ekran i inne aspekty z tym związane? No tu się robi ciekawie, bo tak naprawdę są praktycznie identyczne. Mamy wersję 40 mm, 44, tak jak wcześniej wspomniałem. 40 mm to jest 1,57, jeżeli chodzi o sam ekran oprzykątną i tą 44, którą tutaj mam w dwóch tych wersjach pierwszej generacji i drugiej, też bez zmian 1,78 setnych cala. I tak naprawdę Always On Display, no tutaj moglibyśmy powiedzieć, że w drugiej generacji jest, ale nie. Tak naprawdę to jest zarezerwowana opcja dla nowych zegarków z serii nowych. No, dla flagowych, bo tak to też jest rozdzielane. Na przykład z serii 8 albo dla Ultra tego nowego watcha od firmy z Cupertino i no to jest bardzo słabe, bo tak naprawdę analogicznie mógłbym powiedzieć o iPhone'ach 13, czyli linia też flagowa, ale na przykład pozbawiona odświeżania 120 Hz, który jest w iPhone'ie 13 Pro. I tutaj też troszkę to się zadziało, czyli obdarcie z tych takich funkcji, aby te różnice były, bo innego wytłumaczenia nie widzę niż po prostu czysty taki marketing. W kwestii bezpieczeństwa możemy na pewno wymienić nową opcję, która doszła w tym SE drugiej generacji, czyli możliwość wykrywania wypadków. Bo upadków pierwsza i druga wersja obsługuje, ale tutaj wypadki tylko i wyłącznie w tej wersji odnajdziemy. Mam nadzieję oczywiście, że nikomu to się nie przyda i to będzie taka funkcja, której nigdy nie użyjecie, ale ona tutaj jest, jak działa. No mam nadzieję, że też nie będę nigdy
testerem. Oba modele mają certyfikat 5 ATM, przy czym sam Apple informuje na swojej stronie i to zawsze też powtarzam przy różnych zegarkach, które mają taką certyfikację, że zegarków nie należy jednak używać podczas nurkowania, jazdy na nartach wodnych lub innego rodzaju aktywności związanej z dużą prędkością przepływu wody lub większą głębokością. I tak samo się to ma do różnych płynów, czyli kąpieli razem z tym zegarkiem, gdzie jest mydło i jakieś inne rzeczy, czy ogólnie przy sprzątaniu, detergenty i tak dalej, bo to wpływa negatywnie na samą wodoodporność takiego sprzętu, więc na początku może to być takie 5 ATM, które nas może w jakimś stopniu chronić, ale w późniejszym etapie, gdy używamy coraz dłużej ten sprzęt, ta wodoodporność spada i nie możemy tego w żaden sposób zmienić, w żaden sposób uodpornić, tak jak to było na początku. Dobra, ale oprócz tego Always On Display, czego jeszcze te zegarki nie posiadają? No i tu się robi ciekawie tak naprawdę, bo nie ma EKG, ale nie ma ESPO2, i nie ma i pomiaru temperatury, i nie ma i, uwaga, klawiatury. Znaczy się, można z tego Apple Store'a zegarkowego zainstalować klawiaturę, ale będzie ona w języku angielskim. Więc te słowa i to wszystko, no, nie jest tak tłumaczone i to nie jest takie ciekawe, ja to od razu usunąłem tak naprawdę. No właśnie, tylko w wersjach tych flagowych, i tutaj nie wiem dlaczego, jest ta klawiatura i to jest dla mnie bardzo, bardzo dziwne. Nie żebym tutaj narzekał, bo ciężko mi się zawsze pisało na tych zegarkach, czy to był na przykład jakiś na Wear OS, czy jakieś inne zegarki, no w sumie tylko na Wear OS, ale dobra. I tak naprawdę nie przeszkadza mi to, bo samo dyktowanie, czyli ta opcja dyktowania jest bardzo fajna, bo sprawnie faktycznie ten nasz tekst mówiony przekształca na ten tekst pisany i to w ekspresowym tempie, bez jakichś takich większych rażących błędów. Ale warto o tym powiedzieć, bo nie zauważyłem, żeby często chyba taka informacja padała. Tym sposobem wkraczamy do najważniejszej różnicy w tych modelach. Procka. W wersji SE1 jest S5, który stosowano w zegarkach od wersji 5. Tutaj natomiast mamy już S8, występujący również, co ciekawe, w serii 8 i Ultra, więc topowy. Chwali się, że jest to procek nawet o 20% szybszy od poprzedników. I powiem tak, nieznacznie czuć to w codziennym użytkowaniu, jednak no nie jest to telefon. Nie sądzę, że wyłapiecie tą różnicę, zwłaszcza gdy nie będziecie mieli dwóch wersji obok siebie, czyli jedynki i dwójki, bo to być może w odpalaniu tych aplikacji w szybkości jest tutaj ta różnica. Zegarek faktycznie szybciej myśli, jest responsywniejszy, ale są to małe różnice, gdyż myślę, że już ten procek S5 działał w moim odczuciu bardzo dużo, dając takie płynne wrażenie. Oba zegarki mają 32 giga pamięci wbudowanej i bodajże 1 giga RAM, tutaj nic się nie zmieniło. Kolejną, ale małą różnicą to standard Bluetooth, bo w nowej wersji jest to 5.3, w starszej 5.0. A w kwestii baterii uzyskamy, według producenta, ten sam czas pracy, bo 18 godzin. No i tutaj też muszę powiedzieć, że krąży dużo mitów na temat słabego ogniwa, dlatego mam kilka takich przemyśleń. No bo ja tutaj też się jakoś tak negatywnie nastawiłem w kontekście tej baterii. No zważywszy na to, że było dużo takich opinii w internecie, że trzeba z ładowarką praktycznie cały czas chodzić. No nie trzeba, oczywiście zależy od użytkowania naszego, czy to jest intensywne, czy też nie. Ale przy takim zwykłym, gdzie te powiadomienia są, jakiś tam sporadyczny trening również, no to mi się udawało takie 2 dni uzyskać i to nieważne, czy mówimy o sprzęcie tym, czyli drugiej generacji, czy tamtym pierwszej generacji, bo te wyniki były bardzo podobne. Więc moim zdaniem te zegarki tutaj przy tym sprzęcie od firmy z Cupertino nie odstaje w ogóle bateryjnie, czy pod kątem czasu pracy na jednym ładowaniu od tego, co oferuje Google na Wear OS. Naprawdę. No szkoda jedynie, że w tej drugiej wersji nie postanowili poprawić ładowania, bo słuchajcie, dalej wraca ta bateria do łask bardzo, bardzo długo. Takim większym plusem, który może być przeważający na korzyść tej wersji, czyli drugiej generacji, pomijając fakt, że pierwsza generacja jest coraz ciężej dostępna w sklepach, no to jest to wsparcie, bo ten zegarek, druga generacja, wyszła we wrześniu tego roku, czyli 2022, a pierwsza, no to 2020. I tak naprawdę to nam daje takie 2 lata różnicy, czyli 2 lata dłuższego wsparcia, bo zegarek pierwszej generacji SE startował w wersji 7.0, a ten 9.0, więc tak naprawdę faktycznie, no, na logikę powinno tutaj być to dłuższe wsparcie, więc to może przeważać na korzyść
tej dwójki. Nie zauważyłem, aby te czujniki w dwójce no lepiej działały. Tak naprawdę mam wrażenie, że to jest zastosowany ten sam czujnik, ten sam zestaw czujników. I a propos też można powiedzieć GPS, bo tak naprawdę ostatnio też się dowiedziałem i to muszę się z wami podzielić, że ta druga generacja używa tylko i wyłącznie tego GPS-a, które jest wbudowane. Co mam na myśli? Pierwsza generacja, gdy jesteśmy na zewnątrz, mamy iPhone'a w kieszeni, to tak naprawdę automatycznie zegarek, aby tą baterię uratować, żeby nie było takiego drenażu, no to używa GPS z iPhone'a, a nie z zegarka, pomimo tego, że włączaliśmy aktywność na zegarku. W drugiej wersji, z tego co widziałem, tak samo też w 8-kach nowych, które wyszły, czy w Ultra, tej wersji nowej od Apple'a, również ta opcja jest rozwiązana w ten sposób jak w SE2, czyli idziemy na zewnątrz i ten zegarek korzysta tylko i wyłącznie z GPS-u wbudowanego w zegarek, a nie w telefon, nawet jak telefon jest w zasięgu ręki gdzieś tam w kieszeni. To też myślę, że jest ciekawa opcja, ciekawa informacja być może dla Was. Konkluzja? Myślę, że może być tylko jedna, bo dokonano bardzo małych takich popraw, usprawnień, nawet nie wiem, czy to można nazwać usprawnieniami, poprawkami. No i ja się spodziewałem czegoś więcej oczywiście, bo jest 2 lata różnicy między tymi sprzętami, więc już bym oczekiwał coś lepszego, że tak to powiem, bo jedynka na ten moment jest nadal bardzo dobrym rozwiązaniem. Jeżeli chcecie oszczędzić, jeżeli w dobrej cenie ją znajdziecie, to tak naprawdę nie widzę korzyści, które byłyby tutaj na tej drugiej wersji, aby nie kupować na przykład pierwszej. Faktycznie S8, flagowy procesor, który jest w dwójce, być może może być na korzyść, nie mówię być może, bo tak naprawdę w zwykłym użytkowaniu nie zauważyłem jakichś drastycznych różnic. Odpalanie aplikacji być może, jak mamy 2 zegarki obok siebie, ta różnica może być wyczuwalna, na przykład w otwieraniu i tym podobnie, ale w takim zwykłym użytkowaniu nie sądzę, żebyście byli w stanie odczuć tą różnicę, bo te zegarki, pierwszy czy drugi, działa naprawdę bardzo szybko i tu jestem naprawdę zaskoczony bardzo pozytywnie, biorąc pod uwagę te zegarki wszystkie, które testowałem wcześniej, na przykład na Wear OS. Tutaj to działa faktycznie fajnie, ale słuchajcie, jak będziecie mieli w dobrej cenie, jedyneczkę bierzecie, jeżeli nie, albo chcecie mieć dłuższe wsparcie, dwójka i tyle. Myślę, że tym możemy zakończyć ten materiał. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do zadawania, nawet niekoniecznie o ten sprzęt, być może jakieś inne, bo sezon już może taki prezentowy się zakończył, ale może tam dla siebie poszukujecie, więc zachęcam do dyskusji. Ja Wam serdecznie dziękuję, a tymczasem trzymajcie się.